Dobry wieczór, dobry wieczór, prawda futbolu ekstra tradycyjnie na zgrupowaniu w Austrii nadaje, nadaje po raz ostatni, jutro o godzinie 6 rano e, ruszamy do Polski, wracamy, choć jeszcze Legia ma rozegrać jutro, znaczy ma rozegrać, ma mieć trening, ma rozegrać, sparring. ma jutro Raków w Częstochowa z drużyną z Rumunii, ale ten sparing jest zamknięty e, o, i, I po prostu byśmy nie zostali na niego wpuszczeni, więc kłaniam się nisko. Paweł Gołaszewski. Bardzo mi miło, że no zrobiła się już taka fajna, dość liczna grupa osób, które czekają na naprawdę zgrupowania. I, i bardzo no jest to bardzo fajne, bardzo miłe. Bardzo się z tego cieszę, więc fajnie, że. Jesteście i zaczynamy sobie może na dzień dobry od analizy tego, co się wydarzyło. Ja sobie notowałem na bieżąco w dzisiejszym spotkaniu. No i tak z moich notatek, jeżeli było inaczej, to mnie poprawcie, bo, bo pewnie wielu z Was oglądało mecz Legii z Red Bullem Salzburg z perspektywy telewizora, ale poprawcie mnie, bo ile się nie mylę, to dzisiaj. No, na bramkę Legii Warszawa nie został oddany ani jeden celny strzał. Do takiego strzału doszło w drugiej połowie, kiedy świetnie interweniował Dominik Ładun, ale mimo wszystko sędzia asystent uniósł chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną, więc do statystyk sobie nie możemy tego zapisać. To świadczy o tym, że obrona Legii, no, wykonała progres na przestrzeni ostatnich miesięcy, na przestrzeni ostatnich tygodni. Ta organizacja gry naprawdę była bardzo dobra. Nie oznacza to, że Salzburg nie miał sytuacji, bo już w pierwszej minucie piłkarz o nazwisku Nene wyszedł w zasadzie sam na sam z Kacperem Tobiaszem, uderzył nieczysto w piłkę. Strzał był niecelny, więc no, po stronie strzałów go zapisujemy, ale nie po stronie uderzeń w światło bramki. I, i tak naprawdę to była jedyna sytuacja, w której gdzieś mogły zadrzeć serca piłkarzy Legii, sztabu szkoleniowego. Tak patrzę, co się działo dalej. Czwarta minuta, rzut rożny, Jozue, strzał Slisza, Kramer uderzał głową obok bramki Ósma minuta, żozułe z dystansu. Broni Bramkarz odbija na rzut rożny. 34 minuta, niezła akcja. Lewą stroną współpraca Elitima z Kunem, gdzieś tam płaskie zagranie, nic z tego nie wyszło. W 41 minucie, e, znowu gdzieś tam coś, e, musiał interwencję podjąć Kasper Tobiasz, ale była to pewna interwencja po rykoszecie. W 45 minucie, chyba pięciokrotnie. Raz, za pierwszym razem piłkarz Zalzburga uderzał, później czterokrotnie tam był Mark Gual, Blasz Kramer, Bartosz Trzlisz i, i Jozue uderzali w kierunku bramki Zalzburga. I, I ten strzał Jozue ostatni był niecelny. Tam Mark Gual reklamował, że piłka wpadła do, do siatki. Tak mi się wydaje, że to był Mark Gual. Wy widzieliście na pewno powtórki, ale no. Z mojej perspektywy nie da się powiedzieć, czy piłka wpadła do bramki, czy nie wpadła. W 46. minucie doszło do trzech zmian. Kacper Tobiasz, Blasz Kramer i Artur Jędrzejczyk opuścili boisko. Na boisku pojawili się Dominik Kładun, Pankow oraz Peckhardt. W 61. minucie bardzo ciekawa akcja duetu stoperów. Właśnie Pankow do spółki z Rafałem Augustyniakiem, a Kramer, ok, Kramer, więc macie rację, tak. Klamer reklamował gola w 61. Minucie. Aukcja po podaniu: Pankowa Rafał Augustynia groźnie uderzał. Minutę później kolejne trzy zmiany: schodzą w Szołek, Jozule i Gual w ich miejsce: Muci, Baku, Rosołek. W 66 minucie gol Rafała Augustyniaka po dośrodkowaniu Patryka Kuna. Niecelne, znaczy niecelne, nieczysty strzał Rafała Augustyniaka, ale za chwilę się poprawił. Posłał piłkę do siatki. Naprawdę dziś jak taki rasowy napastnik Rafał Augustyniak się zachowywał. W 72 minucie Patryk Kun dośrodkował prawą nogą na e, głowę Majka Nawrockiego. Ten skierował piłkę do bramki. Strzelił na 2-0 w 78. Kolejne zmiany. Kun e, Kun, Elitim i Bartosz Sliż opuścili boisko. Mustafajew, Patryk Sokołowski, Filip Rejczyk na nie weszli i dwie minuty później Lindsay Rose zastąpił Rafała Augustyniaka. Cały mecz rozegrał hmm, rozegrał Mike Nawrocki i trudno się temu dziwić, bo Mike Nawrocki naprawdę dojrzał. Mike Nawrocki wygląda znakomicie w defensywie, wyprzedza, gra agresywnie, doskakuje do rywala, ale też ma to coś w postaci wprowadzenia piłki właśnie wyżej te takie podania otwierające gdzieś tam do Pawła Wszołka, czy nawet takie przeszywające drugą linię rywali do ofensywnych pomocników, czy do napastnika, to się może na pewno bardzo, bardzo podobać. Dziękuję za super frekwencję, bo mimo późnej godziny jest Was ponad 200 osób, więc na wstępie poproszę, oczywiście tutaj będę żebrał o łapki w górę, o subskrypcję, kto, kto nie. E, subskrybuję jeszcze Prawdy Futbolu Ekstra e, za chwilę będę zajmował się waszymi pytaniami, bo macie ich tutaj bardzo dużo i jest e, naprawdę to są ciekawe zagadnienia, więc sobie tak będziemy e, podsumowywać e, i e, tak, Jurgenik pyta czy Carlitos odpalony, dwa spotkania i zero minut, no w tym momencie po prostu ta rywalizacja w pierwszej linii jest tak duża, że Carlitosowi jest po prostu trudno wywalczyć miejsce, bo grając ze słabszymi przeciwnikami, to się dało zaobserwować w meczach z Lech Gdańsk, czy, czy, w meczach, czy w meczu z Botoszani, Josue może grać jako druga ósemka, ta ósemka obok Elitima, czy obok Slisza, to będzie sprawiało, że to ustawienie Legii będzie bardziej ofensywne, no ale w taki, starciu z takimi zespołami jak Karabach, czy, czy jak y, właśnie dzisiaj Red Bull Salzburg, no Josue jest przesuwany do pierwszej linii, bo po prostu na pozycji ósemek potrzeba dwóch zawodników no, troszeczkę defensywniej usposobionych, bardziej defensywnie usposobionych niż y, Żozułek. Niż i, I Jozue jest przesuwany automatycznie wyżej, więc no, ta trójka, która wyszła w pierwszym składzie dzisiaj, czyli Kramer, Jozue, Gual, no, została też w całości zastąpiona w drugiej połowie no, tym tercetem e, Rosołek, Muci i Peckhardt. No i w tym momencie, no, po prostu notowania Carlitosa są troszeczkę niżej, wiadomo, że to jest zawodnik doświadczony, on nie rywalizuje o miejsce w składzie z Blażem Kramerem czy z Tomasem Pekhartem bo ta dziewiątka wysunięta ma być po prostu wysoka, silna ma być to piłkarz, na którym można oprzeć ataki, to ma być piłkarz, do którego druga linia, czy, czy linia obrony będzie w stanie posłać podanie i ten piłkarz utrzyma się przy piłce nawet grając tyłem do bramki no z takim piłkarzem nie jest jest piłkarzem szukającym gry i, i tutaj no, po prostu zrobiło się bardzo ciasno i też inna sprawa, że tak, no Josue wiadomo, że to jest piłkarz, który da niesamowite liczby, Mark Gual bardzo dobrze się e, wprowadził, Maciej Rossołek, Ernest Mucci mają potencjał sprzedażowy, no zresztą to co dzisiaj wyprawiał Ernest Muci, to jak się bawił z defensywą Salzburga, widziałem, że oficjalny profil Legii Warszawa wyciął taką kompilację kilku zagrań Ernesta Muciego, kto nie widział, to naprawdę warto, bo, bo po prostu Albańczyk no, no dzisiaj zrobił, zrobił show, zresztą żartowaliśmy sobie na trybunach oglądając to spotkanie, że za chwilę po, po tym meczu z Salzburgiem, no to Austriacy tutaj wyślą ofertę na kilka milionów euro do, do Warszawy, żeby po prostu tego Muciego wyciągnąć, bo, bo on naprawdę wrócił w świetnej formie po zgrupowaniu reprezentacji. No i reprezentacja Polski chyba może się obawiać tego wrześniowego spotkania, która, no kiedy, kiedy reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią na wyjeździe, bo czyli w takiej formie na pewno będzie stanowił poważne zagrożenie. Adam Bartosiewicz pyta, który z trójki Pankow, Jędrzejczyk, Ribeiro jest najbliżej wyjściowego składu? Zakładam, że Nawrocki i Augustyniak, to teraz, na teraz pewniaki, pozdrawiam. No właśnie walka, jak sobie tak przeanalizujemy całą jedenastkę Legii, to tak naprawdę na każdej pozycji jest olbrzymia rywalizacja i tu trzeba no, oddać i Jackowi Zielińskiemu i Radosławowi Mozyrce, czyli temu duetu, temu duetowi, który zarządza pionem sportowym, że sprawili, że ta rywalizacja prawie na wszystkich pozycjach jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo zaczynając od bramki jest czterech bramkarzy, czterech ogranych na poziomie ekstraklasy. W linii obrony dzisiaj wychodzi Nawrocki, wychodzi Augustyniak, wychodzi Jędrzejczyk, Jurij Ribeiro dzisiaj nie zagrał z powodu delikatnego urazu i, i tutaj no, sztab medyczny nie chciał ryzykować pogłębienia tej, tej kontuzji, on dzisiaj dlatego nie trenował rano też z drużyną, dostał po prostu wolne, bo gdyby zagrał, mogło się stać coś gorszego i mógłby wylecieć na kilka tygodni, a przy tym natłoku spotkań na początku sezonu, kiedy Legia będzie grała co trzy dni, takie jest założenie, czyli jest założenie wyeliminować drużynę z Kazachstanu, no to, to po prostu Juri Ribeiro jest, jest tej drużynie niezbędny, tak, więc oprócz tych trzech, którzy dzisiaj zagrali, no Pankow sprawia naprawdę fajne wrażenie, to jest piłkarz, który bardzo elegancko gra w piłkę, który gra czysto, który nie fauluje zbyt dużo, który też ma niezłe wprowadzenie, wyprowadzenie piłki spod własnej bramki i też, też nie boi się grać Kombinacyjnych, choć czasami to się kończy stratą, ale na pewno też jest bardzo ciekawą alternatywą. I ja nie będę zdziwiony takim scenariuszem, jeżeli przez te pierwsze tygodnie ten skład linii defensywnej, który widzieliśmy dzisiaj od początku, to będzie skład na europejskie puchary, ale Jurij Ribeiro. I właśnie Rasza Pankow będą po prostu zbierali minuty w lidze i każdy z nich będzie zadowolony. A rotacja tego trzeci, trzeciego stopera no to właśnie może się odbywać między Nawrockim, między Jędrzejczykiem czy, czy między Augustyniakiem. No, notowania. Lince Jarosa są takie, że on jest dzisiaj stoperem numer, numer 6, stoperem numer 7 jest Ichor Heratin. No i nie jest tajemnicą, że no jednemu i drugiemu Legia nie będzie robiła e, problemów z, z odejściem, w, no nawet w tym, w tym okienku. Więc, więc tutaj ta sytuacja w linii obrony jest rywalizacja bardzo duża. Jeżeli chodzi o rywalizację. W środku pola wrócił Bartek Sliż z reprezentacji, też widać, że złapał pewność siebie ten poprzedni sezon to, to też na pewno duży postęp, jeżeli chodzi o Bartosza Slisza, szczególnie w, grę do, w grze do przodu. Jeżeli dzisiaj byście sobie tak dokładnie przeanalizowali wszystkie zagrania Bartosza Sliża, no mi z perspektywy trybun rzuciło się w oczy to, że Bartosz Sliż bardzo fajnie od razu przyjmuje piłkę do przodu, stara się, żeby to jego podanie było otwierające właśnie od razu. Do, do przodu i to jest no, mega duży atut w tym, co chce grać Kosta Runiajczyk. Jest Lisz, jest Elitim, jest Sokołowski, jest kontuzjowany Czelhaka, jest Filip Rejczyk, który moim zdaniem naprawdę wygląda coraz lepiej. I tak, jak już mówiłem w rozmowach z Piotkiem, czy, czy z Marcinem wszyscy jesteśmy tutaj, jak obserwujemy to zgrupowanie tego, tego zdania, że e, no Filip Rejczyk po prostu lada chwila zadebiutuje w pierwszym zespole Legii, bo po prostu na to zasługuje i broni się formą sportową. To nie jest sam talent, tylko to też jest. Dobra, e, niezła dyspozycja. Do dyspozycji w środku pola jest jeszcze przecież Patryk Sokołowski. Za chwilę wróci Bartosz Kapustka, który dzisiaj w tym przedmeczowym treningu dla części zawodników brał normalnie udział. I, i z, tak naprawdę no, to jest nie wiem, kwestia tygodnia czy, czy maksymalnie dwóch, kiedy on będzie pracował z całym zespołem. A jeżeli chodzi o rywalizację na tych pozycjach cofniętych, dziewiątek, czyli tych 10 plus i, i dziewiątek, to mówiłem, już wcześniej. Kiedy Red Bull zaczął przygotowania? Widziałem, że Red Bull rozegrał jeden sparring przed meczem z Legią, więc Liga Austriacka startuje bodajże tydzień po, po naszej, więc Red Bull Salzburg no wydaje się, że powinien być na, na podobnym etapie przygotowań właśnie co drużyna wicemistrza Polski. Tu jeszcze się upewniam, jeżeli chodzi o wyniki, tak, wygrana z Ferencvarosem 2 do 1 30 czerwca, jeżeli chodzi o Mecze oficjalne to mecz oficjalny jest 23 lipca, to jest Puchar Austrii z drużyną Ardagger. Ten mecz się zapowiada właśnie na 23 lipca, a 29 lipca Salzburg inauguruje ligę austriacką. Żeby przyszedł nowy wahadłowy, to ktoś musi odejść, pyta Karol. No, nie jest tajemnicą, że budżet płacowy w tym momencie jest naprawdę dość mocno napięty. No i dzięki temu, że jest napięty, no to trzeba zwolnić nowe środki, żeby mógł ktoś przyjść. Ale naprawdę notowania Patryka Kuna, myślę, że po tym dzisiejszym spotkaniu powinny znacząco wzrosnąć. A w pierwszej połowie, jak Tobiasz dostał w głowę, chyba obronił, a potem się zderzył z zawodnikiem. A, to chodzi chyba chodziło o ostrzał. O Patrzę tutaj dalej, o co, o co pytacie? Kontuzja Ribeiro, tak jak mówiłem, delikatny gdzieś tam problem zdrowotny, to jest no, przyczyna nieobecności dzisiaj Juriego, Juriego Ribeiro. W tym meczu Mucci Nawrocki Sliż, top, zgadzam się z dekrycho. Bo, bo naprawdę wygląda on bardzo bardzo dobrze. Czy RBL, chyba RBS powinno być, drogi użytkowniku, LP1922, serdecznie Cię pozdrawiam, bo Ty jesteś z nami zawsze, niezależnie o tym, o kim jest program. To nie, Salzburg nie wyszedł pierwszym składem, ale byli piłkarze właśnie z pierwszego składu też. No byli tak wymieszani z zawodnikami młodszymi, zresztą tak sobie z ciekawości jeszcze wrzuciłem relacje z oficjalnej strony Salzburga no to tak zawodnicy tacy jak Amar Dedić, Mauritius Kiergard i Strachinia Pavlović dołączyli do treningu wczoraj nie byli jeszcze w składzie. Seku Koita dołączy do zespołu w ciągu najbliższego tygodnia. Ponadto nie wystąpili następujący zawodnicy: Leonardo Murgalla, Douglas Mendes, obaj są kontuzjowani, Mamadi Diambu Półfinał Pucharu Narodów Afryki do lat 23, Oskar Gluck, półfinał Mistrzostw Europy do lat 21, Nino Mantle, Roko Simić i Ignas Vanden Brempt, wszyscy są na urlopie po udziale w Mistrzostwach Europy do lat 21, a także tu jeszcze jest lista piłkarzy, którzy się w tym momencie rehabilitują i tyle. Są piłkarze tacy jak Mohamed Sadeki, Marceli Berki, Luka Reischl z Lieferingu, jutro wracają do drużyny FC Liefering, po tym jak brali udział w pierwszej połowie obozu treningowego, Leandro Murgalla, Douglas Mendes i Musa Yeo będą mieli jeszcze tydzień na to, żeby pokazać się sztabowi Szkoleniowemu drużyny z Salzburga, i w dodatku, jeszcze w dzisiejszym meczu wystąpiła pięcioosobowa grupa młodych zawodników FC Liefering: Alparslan Baran, Marge Worgian, Filip Werchwing, Ver Tim paum i Dominik Lechner. No ale byli też tacy piłkarze, jak na przykład Karim Konate. Ja go znam z rozgrywek Młodzieżowej Ligi Mistrzów, gdzie Przygotowując się do meczów Red Bulla Salzburg, czytałem o tym piłkarzu bardzo dużo. On jest uważany jako taki, no, nie wiem, następca Erlinga Hallanda, takie, e, Takie porównania gdzieś widziałem w austriackiej prasie. E, I to jest e, piłkarz, który, e, który. Hmm. Ma wielką wartość i, i na pewno no, jeszcze Europa o nim usłyszy. Co z Mateuszem Kowalczykiem? Dzisiaj widziałem tak, że pojawiła się informacja, e, że Mateusz Kowalczyk ma trafić do Legii Warszawa i Legia złożyła za niego ofertę w wysokości 650 tysięcy euro. Legia takiej oferty nie złożyła. To ja mogę powiedzieć tutaj. Wprost. Czy Legia zagra jeszcze jakiś sparring przed meczem z Rakowem? Z tego co wiem, to Legia ma zagrać grę wewnętrzną. Mecz towarzyski z motorem Lublin, w którym też się dużo dzieje, i, i w ogóle żałuję, że nie mogę tego tak śledzić sobie na bieżąco, tylko w, w, widzę te wpisy na, na Twitterze, gdzieś tam teksty w różnych, na różnych fajnych por, na różnych portalach. To, to naprawdę no, sytuacja w motorze Lublin jest dziwna. Ten mecz towarzyski z motorem Lublin został odwołany, więc Legia wraca z Austrii, ma w planach grę wewnętrzną. A pogrze wewnętrzne już pełen fokus i przygotowania właśnie na drużynę z Częstochowy w sobotę mecz o super puchar. Polski. Fan Jagiellonii Białystok, dzień dobry. Drogi fanie Jagiellonii Białystok, serdeczne pozdrowienia. Również do Ciebie przesyłam. Gdzie Jagiellonia będzie grać sparring i czy wstęp darmowy? Nie wiem, czy jest to wstęp dla kibiców. Mam nadzieję, że media zostaną wpuszczone. Z tego co wiem, to sparing odbywa się tam, gdzie Jagiellonia się przygotowuje. Czyli w Kępie. Jutro będę dzwonił do rzecznika prasowego Jagiellonii Białystok, Kamila Świrydowicza. Mam nadzieję, że mnie wpuści jako przedstawiciela Sprawdy futbolu ekstra, żebyśmy mieli możliwość później zrobienia programu, właśnie o drużynie z Białego Stoku. Kto odpowiada za to, że są tak pewni siebie? Muci i Sliż patrzyli wcześniej gdzieś w podłogę, niepewni, nieśmiali. No właśnie, myślę, że Bartosz Sliż i Ernest Muci to są piłkarze, którzy mega dużo zyskali na przyjściu Kosty do Legii Warszawa i. Gdzieś tam w kulisach widziałem po kilku meczach Żozułę żartowo, że to on sprawił, że Bartosz Slicz trafił do reprezentacji Polski. Myślę, że no przebywanie z Żozułem w szatni, na boisku i branie udziału w treningach Rozłe to też jest typ piłkarza, który lubi podpowiadać. On naprawdę dużo, dużo widzi. Więc no ta pewność siebie myślę, że wzięła się z tego, że legia po prostu. No, wróciła na takie dobre dla siebie tory, zaczęła wygrywać. Bartosz też czuje, że zrobił postęp. No i, i to po prostu, jak czujesz, że jesteś lepszy, no to ta pewność siebie rośnie i myślę, że to z tego, z tego wynika. Panie Pawle, pytanko dość konkretne. Czy było coś obalane z redaktorem Kamienieckim? Nie wiem, co to znaczy obalane, jeżeli chodzi dzisiaj o. Dawkę jakichś tutaj napojów wyskokowych, to absolutnie nie, bo jutro o godzinie 6 rano wyjeżdżamy do Polski. Eee, ojej, 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 bardzo dużo ty, tych pytań tutaj się pojawiło, eee, i, i tutaj no, nie nadążę na pewno za wszystkim, muszę przejechać na dół. Co z tym asystentem ze Sławii? Pyta Nikodem. Nie wiadomo. Na razie sytuacja jest taka, że obie strony się wzajemnie badają. Więc. Yy, więc. No, nikt nie jest w stanie powiedzieć. No, mi się wydaje, że. Gdzieś jedne ręce jeszcze do sztabu by się przydały, bo tej pracy grając co trzy dni będzie na pewno dużo. Jacek Zieliński i też rozmawiają, ale sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna niż sytuacja, która miała miejsce rok temu. Bo rok temu Kostaruniajczyk, kiedy przychodził do Legii Warszawa, to Kostaruniajczyk nikogo nie znał. Kostaruniajczyk znał no, tylko Rogicia, który był jego prawą ręką. No, odszedł. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo dostał ofertę życia pod względem finansowym i, i, i dlatego co poszedł do, no, do, do tego innego klubu. Ale przez rok Kostarunajicz nabrał zaufania do Przemysłowa Małeckiego i do Iniakiego Astiza i on jest naprawdę z nich bardzo, bardzo zadowolony. Ale ten natłok meczów co trzy co dni, analiza spotkań, przygo, przepraszam, przygotowanie rywali. I to wszystko sprawia, że mi się wydaje na moje oko, że jeszcze jedne ręce by się przydały. Przepraszam. A co będzie, to zobaczymy. I, i nie ma szans na trenera myśliwca. Piotr Kamieniecki mówił to 3-4 dni temu, że raczej nie. Jak na tle Red Bull'a wyglądał Eli Team? Myślę, że te. Pierwsze 30 minut bardzo dobre, później na chwilę zgasł, ale to jest taki, piłkarz mi się nasuwa takie porównanie, że Elitim jest taką mieszanką Andre Martinsza z Lukiniaszem, czyli potrafi zejść też nisko pod linię obrony, żeby zgłosić się po piłkę i też pracuje w obronie, jak Andre Martinsz, ale kiedy akcja jest budowana wyżej, to już też porusza się tak trochę jak, jak Lukiniasz, no ale wiadomo, Polska Liga jest ligą fizyczną, jest ligą wymagającą pod tym względem, więc sam jestem ciekaw, jak się po prostu jak się po prostu e, odnajdzie. Pawełku, o, bardzo mi miło, drogi mistrzu, za, za takie, tak moja żona się do mnie zwraca, Pawełku, czy jest jakiś kontrakt z wypożyczeniem e, miszty? No właśnie sytuacja w bramce jest o tyle ciekawa, że tu, tu cały czas nic nie wiadomo, bo jeżeli odejdzie Kacper Tobiasz, to ja nie zakładam, że ta trójka, która zostanie, pozwoli komuś Jacek Zieliński odejść. Jeżeli Kacper Tobiasz zostanie, to wydaje mi się, że trafi na wypożyczenie czy Cezary Miśta, czy Gabriel Kobylak, I, i tutaj, no to decyzja, myślę, że zostanie podjęta właśnie no, w, pomiędzy dyrektorem sportowym, trenerem, a trenerami bramkarzy, i, i to, takie rozwiązanie najlepsze zostanie, zostanie podjęte. Czy wiadomo coś o misji Kazachstan? Jaki jest plan, spędzić najmniej czasu na miejscu, czy przeciwnie? Plan jest chyba taki. Że Legia ma wylecieć w środę z rana i wrócić prawdopodobnie w piątek rano, ale chyba po meczu. Ale te szczegóły są cały czas ustalane, bo to jest naprawdę duże wyzwanie logistyczne. Więc no ja nie chcę tutaj siać fermentu, ale no zobaczymy, co z tego będzie. Wow, mamy chyba rekord frekwencji i 436 osób. No to naprawdę w futbolu ekstra jeszcze nie było. Bardzo nam miło, że z nami jesteście. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, prawdy futbolu ekstra to serdecznie do tego zachęcam, jutro pewnie zrobimy sobie dzień przerwy, bo czeka nas kilku godzin na podróż do Polski, bo przyjechaliśmy tutaj samochodem, żeby być mobilnym na miejscu, ale już czwartek, piątek na pewno wjadą też inne tematy, nie tylko Legia Warszawa. Czy Ramil Mustafajew dostanie szansę, czy raczej wypożyczenie, to samo pytanie co do Jędrasika, Myślę, że ci piłkarze potrzebują minut. Są w takim wieku, że, że na pewno te minuty są im potrzebne. Myślę, że Ramil Mustafajew ma już spokojnie umiejętności na to, żeby poradzić sobie właśnie już w ekstraklasie, bo, bo ma za sobą niezły sezon w pierwszej lidze, Ja komentowałem kilka jego meczów w barwach stali Rzeszów i, i wyglądał naprawdę nieźle. Na zgrupowaniu wygląda nieźle. Pytanie, czy oddanie ich dwóch miałoby sens i pozostawienie tylko trzech wahadłowych, bo ja już Juriego Ribeiro jednak traktuję jako stopera, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo przy tym natłoku spotkań do końca sierpnia no ten natłok meczów będzie duży i te szanse na minuty się pod, by, no po prostu pojawią, a, a inna sprawa też, że Legia no, z młodzieżowcem na wypadek odejścia Kacpra Tobiasza no nie będzie w komfortowej sytuacji, bo takiego ogranego młodzieżowca z dużą liczbą minut w seniorskiej piłce po prostu nie będzie. Jak Legia sprzeda Rose i Haratina oraz kupi lewego wahadłowego o profilu ofensywnym, to będzie idealna kadra. Nawet Baku nie wygląda tragicznie. Tak, uważam, że dzisiaj Makana Baku zagrał dobry mecz, i, I wydaje mi się, że no przejście jego na prawą stronę jest no dobrym ruchem I, i tam jest po prostu jego miejsce w tym systemie na, na boisku. Myślę, że Legia Rose i Haratina to niekoniecznie będzie chciała sprzedać, tylko, tylko oddać, nawet za darmo. Może po prostu zeszli z Pesji, ale myślę, że ta kadra Legii, która jest obecnie, też jest dobra. Nikodem pyta, kiedy wywiad z Jożołę będzie dostępny. Wywiad z Jożołę będzie dostępny za dwa tygodnie. To mogę powiedzieć już oficjalnie, bo to będzie numer, w którym w tygodniku w piłka nożna oddamy w Wasze ręce skarb piłkarski. No i właśnie takim wywiadem głównym będzie wywiad z Jożołę. Co tu dalej się dzieje? Kiedy prezentacja nowej koszulki wyjazdowej? Nie wiem, to przyznaję się szczerze, że, że nie wiem, czy strzałek albo rejczyk mają szansę na wypożyczenia. Plan jest taki, żeby oni zostali. Przepraszam, ale, ale gardło mi trochę siada, bo to nie jest łatwo mówić samemu przez 20-parę minut cały czas, bo wiadomo, internet nie lubi ciszy. Obaj są w planach na to żeby zostać. Jak wyglądał Pankow z Red Bull Salzburg? Dobrze, bardzo solidnie, uważam, że dobra połowa w jego wykonaniu i, i dał, no wysyła sygnały takie Kościerunia że on tu na pewno chce powalczyć o miejsce w składzie. Czy Legia ma najmocniejszą kadrę na ten moment ze wszystkich klubów Ekstraklasy? Nie wiem, ale myślę, że Legia ma kadrę porównywalną do kadry Rakowa, do porównywalną do kadry Lecha i do kadry Pogoni. Mam nadzieję, naprawdę głęboko w to wierzę, że wyścig o Mistrzostwo Polski w tym sezonie będzie trwał jak najdłużej jak najwięcej drużyn weźmie w nim udział, bo w piłce chodzi o emocje. W piłka nożna to jest show i właśnie dzisiaj Rzozułę, jak rozmawialiśmy z Piotkiem Kamienieckim z Jozue, to Rzozułę często to podkreślał. Futbol to jest show, i jeżeli ma być show, no to niech ta rywalizacja trwa jak, jak najdłużej. Czy Legia rozwija atak pozycyjny? Tak. Pyta Sławomir przygoda Cześć, Sławku. Legia rozwija atak pozycyjny, no pracuje nad tym no, praktycznie, praktycznie codziennie. Czy nie boisz się, że to wszystko, co się teraz dobrego dzieje w sparingach legi, nie zadziała w sezonie? Już takie akcje były. No pewnie były, no ale no, to były takie akcje, że no, polskie drużyny wygrywały z wielkimi firmami, a później przychodziła Liga i to wszystko było weryfikowane w meczach o, o stawkę, ale no, nie wiem, no ja tak nie zakładam, że jeżeli jest dobrze w sparingach, to musi być źle w lidze. Jeżeli jest dobrze w lidze, to musi być źle w spalingach. No nie wiem, to takie, takie nie, moje, nie moje myślenie. Eee, witam, panie Pawełku. Kiedy będą następne live'y z Janem Sikorskim? Bardzo fajny, merytoryczny człowiek. Tak, będziemy z Janem Sikorskim na pewno spróbowali zrobić jakiegoś live'a. Myślę, że, że nawet w lipcu. Eee, pod Koniec, a może się umówimy także po tych pierwszych dwóch meczach polskich zespołów, czyli na początku sierpnia? Wtedy sobie będziemy yy, sobie yy, na, tym, na ten temat rozmawiać, bo, bo to myślę, że jest mega, mega ciekawe i, i mega ciekawy jest Janek i, i ta jego cała wiedza, bo na pewno ten, ten chłopak ma niesamowitą encyklopedię. Ja sam ten, na stronę rankingu FAPL wchodzę regularnie. Pich już definitywnie odpalony, szuka klubu. Dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Czy szuka, to trzeba pewnie pytać jego y, agenta. Szans na grę raczej Robert Pich w tym momencie zbyt dużych y, nie ma. <try> Top 3: wygrani i przegrani z grupowania. Nie pokuszę się, drogi Macieju, o wskazanie top 3, bo, bo tu koledzy z portali, które się zajmują stricte Legią Warszawa mówią, że jeżeli kogoś się namaści wygranym z grupowania, to temu komuś później można wymazać kilka miesięcy z głowy, bo nagle doznaje obniżki formy, więc nikogo nie wskaże w roli wygranych i, i i, i przegranych, właśnie to przynosi pecha, o czym pisze tutaj użytkownik użytkownik Perfect. Widzisz, wychodzi palenie papierosów, ile palisz dziennie? Jeden czy dwie paczki? Jaka marka? Nie palę papierosów, nigdy w życiu nawet nie spróbowałem, każdy kto mnie zna o tym doskonale wie. Pawle, czy twoim zdaniem Legia może namieszać? w Europie jest założenie w budżecie, że Legia Warszawa musi sobie poradzić bez gry w fazie grupowej w europejskich pucharach a awans będzie po prostu zastrzykiem ekstra i, i tak odpowiem na to, na to pytanie. Czy Legia porzuciła już koncepcję gry na czwórkę obrońców? I fajnie wygląda blisko lewej strony, tak Legia wydaje się, że porzuciła koncepcję gry na czwórkę obrońców, szlifowane są te warianty 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2 i no ta, ta kadra jest budowana raczej pod kątem tych systemów, Max Maksieński pisze, że to był żart, okej, okay, w porządku, jak wygląda rehabilitacja Bartka Kapustki? Tak jak mówiłem, Bartek Kapustka dzisiaj pracował z tą grupą, która rano pojawiła się na treningu. Tam była grupa około 18 czy 20 piłkarzy z pola. I Bartek Kapustka dzisiaj wziął udział w tych zajęciach. On pali się do powrotu do gry i. Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że za maksymalnie dwa tygodnie Bartek Kapustka powinien trenować normalnie we wszystkich, brać udział we wszystkich ćwiczeniach, więc tyle wiem. Kto opiekuje się Elitimem? Elitimem opiekuje się grupa hiszpańsko i portugalskojęzyczna, czyli Josue, Yuri Libero, Carlitos, Marc Gual. Oni wzięli pod swoje skrzydła właśnie Jurgena Elitima. W końcu jakieś normalne transfery. Dzisiaj Kun, Augustynia, Kmuczy, Top, zgadzam się, Mal Zachar pisze. Uważam, że trzy kluby z Polski zagrają w fazie grupowej Ligi Konferencji. Ja chciałbym, żeby zagrały cztery. E, I e, no, tego życzę wszystkim, e, właśnie, żeby jak najwięcej polskich drużyn grało i reprezentowało nasz kraj w Europie. Czy na koniec grupowania są jakieś większe kontuzje? Nie ma. Rehabilituje się Jurgen Czerhaka w Warszawie. Bartek Kapustka wraca do gry. Juri Ribeiro dzisiaj pauzował, ale to nic groźnego, więc będzie niedługo do, no, po prostu dostępny do treningu. Co do Karlitosa, widzę, że tu pojawiają się kolejne pytania, to odsyłam was do, do pierwszej części tego, tego live'a i tam poruszyliśmy sytuację napastników, jest poruszona sytuacja Karlitosa. Czy wiadomo, kiedy nowe koszulki? Nie wiem. Wszystkie mecze sparingowe na zero z tyłu? Nie wszystkie, bo mecz z Lechią Gdańsk, Legia straciła gola, co prawda dość kuriozalnego, ale tego gola straciła, ale jeżeli zobaczylibyście sobie, zresztą ja to zaraz postaram się włączyć, Pogoń Szczecin za kadencji... Za kadencji Kosty Runiajcza, to z każdym kolejnym sezonem był progres, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Bo ten ostatni sezon, kiedy Kosta Runiaicz był trenerem pogoni, pogoń straciła 31 goli. No, przepraszam, okej. Okay, sezon wcześniej straciła tych goli 23, ale no, ta gra w defensywie to była taka powiedzmy. To taki znak firmowy, jeżeli chodzi właśnie o drużynę ze Szczecina, tam zaczynało się od 48 goli straconych, później 31, 23 i znowu 31. No 31 no to jest przy tym systemie, kiedy jest 34 kolejki, no to jest mniej niż jedna bramka na mecz. No Legia w tym sezonie traciła e, chyba więcej niż jedną bramkę na mecz, tak, tak coś mi się kojarzy, e, więc... E, jest praca nad tą organizacją gry w defensywie i, i to po prostu przynosi, przynosi efekty. No już się nie mogłem doczekać, aż Gołaszewski zacznie dymić po sparingu, Ale co ja mam tutaj dymić za kola Olkiewicza? pytam, bo, bo ja nic nie, nie, nie dymię. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy wiadomo coś o kwocie wykupu Elitima z Watfordu? Nie, nic, nie wiem na ten temat. Czy jest już ktoś skreślony? Dzisiaj może być ktoś, nie chcę powiedzieć, że skreślony, ale ktoś troszeczkę odstawiony na dalszy tor, ale może być taka sytuacja, że za chwilę Przyjdą kartki, przyjdą kontuzje, coś się wydarzy, nie wiem, jakiś transfer i tak dalej, i z tego kłopotu bogactwa no, będzie tak, że dostępnych nie będzie 20, nie wiem, 5, 26 zawodników, chyba teraz tylu z pola liczy kadra, kadra Legii i yy, 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 zaraz się okaże, ten piłkarz, który dzisiaj jest numer 5, numer 6 na swojej pozycji, no, będzie potrzebny i będzie musiał grać, więc Costa ma coś takiego, że potrafi zarządzać grupą. I to wydaje mi się, że yy, no, pokazuje, czy Legia za taką grę, jak dzisiaj, domyślam się, yy, pisze de Krycho, dostanie dziką kartę do Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że takiej dzikiej karty Legia nie dostanie. Moi drodzy, yy, postarałem się yy, odpowiedzieć jak na, na największą liczbę Waszych pytań. Na pewno przy okazji meczów w Europie będziemy robić kolejne live y pod kątem tego, co się dzieje właśnie w Legii, ale też, też nie tylko. Więc no, bardzo was zachęcam do tego, żeby śledzić prawdę futbolu ekstra, bo naprawdę zrobiło się tutaj super forum, jeżeli chodzi o dyskusję o polskiej piłce. Nie tylko ekstraklasowej, ale też tematy pierwszoligowe, czasami drugoligowe wjeżdżają, więc dziękuję Wam za te 10 dni, bo to tak mniej więcej tyle. 9, chyba dzisiaj 9, dzień zgrupowania, jutro 10 yy, i Dziękuję Wam za Waszą aktywność, za to, że byliście z prawdą futbolu ekstra, za to, że byliście ze mną, za każde miłe słowo, za każde słowa krytyki też staram się z tego wyciągać i yy no czerpać, no bo uważam, że krytyka konstruktywna też jest często, yy, też jest często potrzebna. Rekord oglądalności napisał Hubert Mazurek i tym miłym akcentem myślę, że możemy sobie zamknąć zgrupowanie Legii w Austrii. Legia jutro jeszcze trenuje, później wraca do Polski, nie wiem czy w czwartek, piątek, nie znam planu drużyny, chyba tam ma być ze dwa dni wolnego, ale Wydaje mi się, że chodzi o weekend, a od przyszłego tygodnia, pewnie od poniedziałku, od popołudnia albo od wtorkowego poranka, praca już pod tytułem Misja Super Puchar, bo też jest głód olbrzymi, żeby po 15 latach sięgnąć po to trofeum. Więc dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się. Dobrej nocy. Jutro życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.